Widzę. Też cały dzień w pracy. Tak. Chcesz go podłatwić? No zobaczcie, możecie pogłaskać. Proszę, i co, staramy się. Ja się już ten karmił. Ja Antek, idziesz ją pogłaskać? Patrz, jakie fajne. Ej, a można zostać? No można. Weź trochę sianka i daj. A gdzie można je odwiedzić poza świętami? Jesteśmy z okolic Legnicy Jawora, Nowa Męcinka dokładnie. Jak? Nowa Męcinka. Jeszcze raz nakarmić? Nie. Pani ma hodowlę tych zwierzątek? Mam, prowadzę zagrodę, Zagroda Zwierzęcy Świat dokładnie się nazywa. Hodowlę, co prawda mam tylko dwie alpaki, ale mam też świnkę, mam kucyki, mam koniki, mam owieczki. Mam kangurka też u siebie. Kangurka? Mamy króliczki, mamy świnki morskie, no dość sporo mamy. Więc jesteśmy cały czas na parcie, można cały czas odwiedzić. Ej, ale mają długą się! Ej, ale gdzie? Staramy się tylko po tyłeczku nie głaskać. Po szyjce można. Koniecznie chcą wejść w kartce, nie? Nie szkodzi. Pokaż się z alpaką. Wojtek, tak, od przodu one nas też widzą, więc są fajnie. A co mogą kopnąć? To jest tylko zwierzę. To jest, ale śliczne są. To jest dziewczynka, ma roczek. A to jest chłopczyk, ma 9 lat. Teodor imię. Ale dzieci mi nie. Bo miał niesamowite. Teodor jest kasymalny. Jakie piękne. A on dzisiaj nie działa. Też są śliczne. Jaki mięciutki futerek, jest jedwab. Tak sztuczne, nie? Zabawki takie. Taki jedwab jest ten. Śliczne są. No, wełna z nich jest cenna wam. Wiem. Ciepła. Cały dzień mogę. Sobie taką dydamoczkę. Na balkon. Piękne. Patrzcie, jakie one mężeńskie, piękne. Są śliczne. No można stać i głaskać. Cały czas. Ale one mają też ten zwyczaj plucia, jak mają, tak? Potrafią napluć, aczkolwiek plują, jak się bardzo mocno nerwują. Rzadko no mi się zdarza, żeby na kogoś obcego mi napluły, bardziej na mnie, bo jak przenikł coś robię, to raczej zawsze robię coś, co im się nie podoba. Jakbyśmy zaczęli głaskać po brzuchu, po nogach, to też by mogły zacząć plucić. A kiedy pani jest szczerze? Najczęściej na lato, jak się już zaczynają takie gorące dni, to nas przyjeżdża i... Dużo schodzi wełny z tego jest? No troszkę jest. Troszkę się zbiera. A można kupić u was tą? My jeszcze nie sprzedajemy, na razie zbieramy, bo ja do takich terapeutycznych używam dla dzieciaków, żeby sobie wyklejały, robiły coś z tą wełną na razie, a myślę, że za niedługo będziemy coś sami z tego robić, więc... Czyli pani prowadzi jakieś terapie? Tak, ja prowadzę alpakoterapię z alpakami, hipoterapię z konikami, dogoterapię też prowadzę, rodoterapię, felinoterapię. To proszę jeszcze raz głośno do kamery powiedzieć, gdzie pani jest? Jaką pani ma firmę, czym się pani zajmuje, dobra? I jak się pani nazywa? Tak, głośno i wyraźnie. Z okolic Nowej Jawora, Legnicy, Nowa Męcinka dokładnie. Nowa Męcinka, dobrze zrozumiałem? Tak, nazywamy się Zagroda Zwierzęcy Świat. Prowadzimy warsztaty z udziałem zwierząt, jak i terapię z udziałem zwierząt. Alpakoterapię, hipoterapię, dogoterapię, rodoterapię oraz felinoterapię. No i prowadzimy też spacery z alpakami lub kucykami. A rodoterapia to jest? Terapia z udziałem świnek morskich. Super. Nie zabieraj jej przecież. I tylko siano jedzą, czy coś jeszcze? Siano, trawa. Mają swoją paszę specjalną. W okresie zimowym często ją stosujemy. W okresie letnim troszkę mniej, bo mają więcej trawy.
No i czasem dostaję jako smakołyk bardziej marchewka, buraczek, jabłuszko. Aha, no tak zdrowo, tak kuski, tak. Ale śliczne, no, no tylko, tylko głaskać je. Tak. Mięciutkie? Bardzo mięciutkie, proszę się nie bać. No. Staramy się po szyjce głaskać. Po szyjce, bo lubią, tak? Tak, tam są nauczone i tam zawsze przestrzegamy, tego dzieciaki też zawsze uczymy, że... Nie. Ale tak ze stresu teraz jedzą, czy? Nie, super. One by cały czas mogły jeść. Tak? Ile by się by im nie dało, to one cały czas by jadły. Dobrze, ustępuj dzieciom. Dziękuję. Zobacz. Dajcie zdjęcie, co? Chłopaki też z spokojnymi zwierzakami, więc... Pod świnicą mamy wigonie. Tak, troszkę większe są. I ona się dotknie. Znaczy mamy, pan ma. Tutaj koło szyjki, pani mówiła koło szyjki, bo będzie kopać, wiesz? Tak, od przodu. A u nas akurat nie, teraz nie będzie, nie prowadzi zdjęć, ale mała jest zamiast. Ale pani chce, to będzie kopać. Nie stawaj za. Która? Starszy, więc ona trochę nowe doświadczenia, jak to tak trzeba pojechać. Mama, możesz też. Dziewczyny, dziewczyny do mnie. Co ty tak jesteś? Co ty tak jesteś? Głodny nóż. Najwyżej będzie w kadrze. Chodźmy.